Wiktoria, wielkie gratulacje, wygrałaś drugą edycję You Can Dance Nowa Generacja. Jak się czujesz? Ja się czuję niesamowicie, wszystkie emocje we mnie buzują i jestem naładowana energią teraz. A który moment w programie był dla Ciebie najtrudniejszy? Myślę, że zmierzenie się z nie moimi stylami. Mhm, czyli z jakimi? Bo niektórzy mogą nie wiedzieć. Tak. Ja się musiałam zmierzyć z czaczą i z wideoklip, hip-hop. To nie są moje style, ja się specjalizuję w jazzie i w modernie. Wiele osób zastanawia się, jak Cię zmienił ten program. Myślę, że program zmienił mnie na lepsze, będę silniejsza, wrócę do domu silniejsza, bardziej będę wierzyć w siebie. A kto był Twoim największym wsparciem w programie? Myślę, że największym wsparciem w programie była dla mnie moja rodzina, która mieszkała ze mną w innym miejscu, nie w domu, tylko w mieszkaniach. Moi dziadkowie też mnie bardzo wspierali, zajmowali się moim rodzeństwem i myślę, że przyjaciele. Powiedziałaś, że program nauczył takiej pewności siebie. Miałaś z nią problem wcześniej? Może nie miałam takiego dużego problemu z pewnością siebie, ale jednak bardziej się stresowałam występami, a teraz po prostu wychodzę na scenę i daję z siebie wszystko. You Can Dance Nowa Generacja, udało Ci się też wygrać 100 000 złotych. Jak zamierzasz je wykorzystać i na co przeznaczyć? Na pewno tą sumę będę chciała przeznaczyć na dalsze rozwijanie się w tańcu. Chciałabym może pojechać na Broadway, podszkolić się z najlepszymi tancerzami i chciałabym też się odwdzięczyć mojej rodzinie i chciałabym ich zabrać na jakieś wakacje. O, wakacje! A już tak. Masz jakiś pomysł, gdzie ich zabierzesz? Chciałabym do ciepłego kraju, ale jeszcze nie mam tego konkretnego. Wiele osób zastanawia się, jak program wpłynął na Twoją szkołę, bo na planie spędzaliście dużo czasu, na treningach, a jak ze szkołą było? Przez czas programu nie chodziłam do szkoły i musiałam po prostu wszystko nadrabiać. Teraz po powrocie do szkoły będę musiała jeszcze więcej nadrabiać, bo jest dużo zaległości, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. A jaką jesteś uczennicą tak na co dzień? Myślę, że jestem wzorową uczennicą. Dobrze się uczę i mam takie... dobre zachowanie. A, dobre zachowanie. Tak. A to jest najistotniejsze, to dobre zachowanie. A jak się czułaś z tym, że nie chodziłaś do szkoły i musiałaś tego wszystkiego sama się uczyć? Bo sama się uczyłaś, tak? Z notatek kolegów, czy jak to wyglądało? Właściwie to uczyłam się tylko matematyki. I matematyka mi dobrze podchodzi, po prostu sama się uczyłam jej, ale tak to inne przedmioty będę musiała ponadrabiać. Ale nauczyciele mnie bardzo wspierają i myślę, że mi pomogą. A nie myślałaś o tym, żeby mieć zdalne nauczanie albo takie indywidualne? No bo jednak to jest zawód artystyczny, gdzie dużo jest wyjazdów, to może to by Ci jakoś pomogło? Zastanawiałam się nad zdalnym nauczaniem, ale później zrozumiałam, że nie chcę za bardzo tego, ponieważ nie będę miała kontaktu z przyjaciółmi z klasy i... nie będę miała takiego kontaktu z innymi ludźmi. Wygrałaś piękny puchar. Gdzie on stanie? Stanie na mojej ulubionej szafce, w najlepszym miejscu. Czego Ci teraz życzyć? Myślę, że dążenia do sukcesu. Proszę, żebyście mi życzyli, żebym nigdy się nie poddawała i żebym dążyła zawsze do swojego celu. No to tego Ci życzymy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.